Mateusz, pierwszy mecz w barwach Krakowi, od razu zapisałeś się na listę strzelców. Chyba nie mogłeś sobie wyobrazić lepszego początku twojej kariery w Krakowi. No jasne, wysoki wynik, strzelna bramka, cieszę się bardzo. Dzisiaj jeszcze trochę tym pożyjemy, jutro już przechodzimy do meczu z Termaliką. Tam w polu karnym doszło do groźnego zdarzenia z swoim udziałem. Powiedz, czy ucierpiałeś i jak to wyglądało z twojej perspektywy? No, na początku trochę mnie zaćmiło, ale później już było ok. Nie ma co narzekać, no, zobaczymy jutro. Widać, że bardzo dobrze wkomponowałeś się w drużynę. Powiedz, czy tutaj pomógł ci Damian Dąbrowski? Wiemy dobrze, że się znacie. Dzięki niemu też tak dobrze się czujesz w Krakowi? Myślę, że tak. No, mieszkamy na jednym osiedlu i też znam go od małego, także na pewno mi bardzo pomógł. Fajna jest drużyna, więc też nie musiałem od siebie wymagać czegoś wielkiego, żeby się wkomponować w ten zespół, bo chłopacy są naprawdę fajni. Piast nie miał dzisiaj zbyt wielu argumentów. Można powiedzieć, że cały mecz był pod wasze dyktando. No tak jak mówiłem kiedyś, że Krakowa gra najlepszą piłkę i dzisiaj to pokazaliśmy.